no gdzie jest ten listonosz? Już dawno powinna przyjść ta przesyłka. O, czekam tutaj od rana i czekam i nikogo nie ma. Siostra, może wrócisz już do domu? No przestań, jak będzie listonosz, to zapuka na pewno do drzwi albo zostawi nam paczkę obok skrzynki. No chodź się troszeczkę pobawimy. No dobra, niech ci będzie, ale ja naprawdę już nie mogę się doczekać. To w co się pobawimy? Może zbudujemy coś z klocków, co? Nie, nie mam ochoty. No to może kolejką się pobawimy? Nie, też nie mam ochoty. Ojejku, to na co ty masz w ogóle ochotę dzisiaj? A, właśnie na nic. Tylko chcę czekać na tę przesyłkę. Mamo! Mamo, chodź tu szybko! Mamo! No idę, dzieci! Ojejku, co ty tak krzyczysz? Co się stało? O, przerywasz mi pracę w kuchni. Co się dzieje? A ja tam nie wiem. To nie ja cię wołałem, mamo. Ja chcę się bawić, a ona nie chce w ogóle i ciągle coś wymyśla. Mamo, bo chodzi o tę przesyłkę. Kiedy ona będzie? Wiesz może dokładnie, o której godzinie? Oj, córeczko, no od rana tylko pytasz o tę przesyłkę. Nie wiem, no jak przyjdzie pan listonosz, to na pewno nam ją zostawi. A teraz, kochani, bawcie się, bo ja muszę szybciutko wracać do kuchni. A, popatrzę troszeczkę przez okienko. Może jak będzie listonosz, to go szybko zawołam i będzie tutaj już u nas nasza paczka. No co ty, znowu koło tego okna stoisz? Ale nudy są dzisiaj z tobą. O, no chodź się pobawić. Chodź, zobacz, ile mam klocków. Wszystko jest przyszykowane, a sam to chyba nie dam rady tego wszystkiego zbudować. Oj, brat, ale marudzisz. Mi się po prostu nie chce tego budować. Naprawdę mam inne, ciekawsze zajęcia do roboty. Pi, pi, pi. Ciekawsze zajęcia. O, to twoje stanie obok okna jest niby takie ciekawe. Tam. O, chyba ktoś jest pod domem. A, muszę iść szybko sprawdzić. Może to jest pan listonosz. Halo, halo, panie listonoszu. Czy to pan? Czy to pan przyniósł paczkę dla nas? A ty co, kochana córeczko, tutaj robisz? Chcesz mi pomóc w pracach w ogródku? Właśnie wyszedłem, żeby coś tam sprawdzić przy krzaczkach. Chodź mi pomożesz. A, to ty, tato. A, myślałam, że to ktoś inny. Pomóc w ogródku? Nie, nie mam dzisiaj ochoty. Ojejku, kochana, a tak zawsze lubiłaś pracować w ogródku. No trudno, nie jest to zbyt miłe, ale pójdę sam popracować. Tato, tato, poczekaj, a widziałeś może pana listonosza? Był gdzieś tutaj, może u sąsiadów albo po drugiej stronie ulicy? Listonosza, ha, chodzi ci pewnie o tę naszą przesyłkę, co ma dzisiaj dotrzeć. Nie, nie widziałem, ale niedługo powinien się już zjawić. Zawsze z rana do nas przychodził. O, no właśnie, czekam na tę przesyłkę, na tę naszą słodką przesyłkę. A, już nie mogę się doczekać. O, był pan listonosz? Długo cię nie było. Pewnie z nim gadałaś. I co, jest ta nasza przesyłka? Nie, nie było listonosza. To tylko tata był. Ojejku, no ile można czekać? Dzieci, dzieci, niech któryś z was przyjdzie do mnie do kuchni i mi pomoże. Koniecznie potrzebuję jeszcze jednej pary łapek. Siostra, weź idź do mamy. Ty zawsze jej pomagasz w kuchni, a ja pójdę tatusiowi pomóc w ogródku. Ale mi się nie chce. Ojejku, dzisiaj każdy czegoś ode mnie chce, a ja czekam tylko na tego listonosza. Dajcie mi spokój. Ojejku, mamo, słyszałaś? Ale ona jest dzisiaj niemiła. A powiedz mi, mamo, co to w ogóle jest za przesyłka? I dla kogo ona jest? A bo wiesz co? Twoja siostra organizuje jakieś czekoladowe przyjęcie. No i zamówiła kilka słodkości dla koleżanek. I chyba się obawia, że paczka nie dojdzie. Aha, to o to chodzi. O, ciekawe, dlaczego niczego mi nie powiedziała. Pewnie się ze mną w ogóle nie podzieli niczym. Oj, kochanie, myślę, że na pewno się z tobą podzieli. O, chyba idzie pan listonosz. O, już chyba poszedł. Ale na pewno paczka czeka przed domem dla ciebie, kochanie. Listonosz? Listonosz?
Jak to, mamo? No przecież miałam z nim jeszcze porozmawiać. Ojejku, szybko pędzę, ale ze mnie kapa, tyle patrzę przez to okno, a go nie zauważyłam. Panie listonoszu, już do pana pędzę. No, nie ma listonosza, ale jest moja przesyłka. Hurra, dotarły moje czekoladowe słodycze. Są i one. Ależ pachnie czekoladą, ależ pachnie orzeszkami i mlekiem. Ojejku, no to teraz z dziewczynami zorganizuję mega czekoladowe przyjęcie. Wow, siostra, ile tego zamówiłaś? Ty, a powiedz mi, podzielisz się ze mną? Ja też bardzo lubię słodycze. No nie mów, że tylko same dziewczyny zaprosiłaś. Nie no, spoko, dla mojego braciszka też starczy. A teraz chodź, pomóż mi to zabrać do domu. Zaraz przyjdą dziewczyny i zaczniemy imprezkę. Hej, hej, kochani, a wy lubicie jeść słodycze? Napiszcie na dole w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony deser. Podobała się bajka, to kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam was, do usłyszenia, pa, pa!